Syrop z nawłoci pospolitej. Przepis. Oczywiście działanie właściwości nawłoci pospolitej, o tym mówię na innym materiale, chociaż dla wielu ta nawłoć jest takim zwykłym, normalnym chwastem, to jednak posiada ona szereg takich w miarę fajnych właściwości. Ale tu zapraszam na materiał. Ale w jaki sposób, w taki bardzo prosty sposób, przygotować syrop z nawłoci? Po pierwsze, kwiatostany wkładamy do garnka, tak około 200 g tych kwiatów, Zalewamy wodą, tak żeby je przykryć, tak żeby były naprawdę dobrze przykryte i zaczynamy gotować. Od zagotowania czekamy chwilę, jedną, półtora minuty i później to studzimy. Przykrywamy i odstawiamy na, według mnie, minimum te 24 godziny, czyli na dzień. Później to wszystko przecedzamy, dodajemy taką samą wagę cukru, jak waga kwiatów, czyli około 200 gram, plus sok z cytryny. Ja tak... Radzę jedno, sok z jednej dwóch cytryn na około litra tego wywaru naparu na razie. I to wszystko znowu gotujemy, aż cukier się rozpuści. Pamiętajmy, żeby od czasu do czasu to przemieszać, żeby nam się nic nie przepaliło. I wtedy możemy to oczywiście przelewać do buteleczek do słoiczków. Oczywiście możemy te świeże kwiaty zalać gorącą wodą, a nie gotować, tak, żeby było to przykryte. I ostudzić i wyrobić te wszystkie rzeczy od razu. Ale ja jednak radzę odstawić to na te 24 godziny. Wtedy wydaje mi się, że to troszkę lepiej nam wyjdzie. Ilość cukru. Oczywiście tutaj zaproponowałem 1 do 1. Dla niektórych to będzie zbyt słodkie, dla niektórych będzie to zbyt mało słodkie, za mało słodkie. To musimy też dostosować do siebie. Zróbmy w mniejszej ilości, tak żeby ten smak nam pasował. Oczywiście zastosowanie w przypadku, kiedy mamy problemy z gardłem, kiedy mamy problemy z oskrzelami, łapie nas jakieś przeziębienie. Pamiętajmy, że to jest coś, to co stosujemy tylko wtedy, kiedy nie musimy iść do specjalisty. Kiedy trzeba idziemy do specjalisty i mówimy co stosowaliśmy. No ale to takie ostrzeżenie, o którym mówię zawsze. Więc to przygotowanie tego syropu z nawoci jest banalne. I co ciekawe, jest to też bardzo smaczne. Więc z powodu tej dosyć dużej ilości cukru, pamiętajmy, żeby no nie wypić tego syropu zbyt szybko, tylko dla jego smaku. Dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam na materiał, gdzie mówię o właściwościach działania na włoci, na materiał, gdzie mówię jak stosować, jak pić na ponieważ tych metod na to, jak można powiedzieć, przyjmować tą nawłość jest naprawdę bardzo dużo. A syrop jest tylko jedną z nich. Na dzisiaj dziękuję. Oczywiście zapraszam. Co niedzielę przepis, w ciągu tygodnia różne inne rzeczy dotyczące tego typu rzeczy. Zapraszam na inne kanały. Linki w opisie. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, żeby nic nie przegapić. Jeśli możesz, opublikuj, poleć pokaż znajomym, tak żeby ten materiał i inne materiały dotarły jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.